Elo elo elo, cześć siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzieje się, dzieje się i to bardzo dużo, bo wczorajszej nocy, no znaczy z 23 na 24, jak widzicie ja tu nagrywam o godzinie 30 minut po północy, i właśnie z 23 na 24 wleciał update, w którym wydarzyło się mega 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 dużo, czyli naprawdę. Gameplay się zmienił, zmieniła się Wirtigo się zmieniło, ceny się zmieniły i w ogóle wiele wiele więcej, a jeszcze taka jedna ciekawostka, że buff Balance został, znaczy buff, ogólnie buff, nie tylko buff Balance, został wycofany z Europy i chyba jeszcze tam z innych yy, kontynentów, o, o ile mi dobrze, yy, o ile dobrze pamiętam, bo wydaje mi się, że tylko w Chinach będzie dostępny, bo tam tylko zmienili te możliwości kupowania na chyba jakiegoś tam Alibaba Pay czegoś tak. Ale to tam jest niezły Meksyk z tyłu ogólnie moi drodzy, więc naprawdę dzieje się i to dużo. Jak widzicie tu jest cały released note. No, no tu jak widzicie z 23 maja jest pokazane, że nowa aktualizacja wyszła. Co jest najciekawsze? Czemu to przetłumaczyć na polski? Mogę, ale tu mam już coś innego. Tu, jak widzicie mam sobie taką jedną stronkę. Przed jedną pojawia się nowa aktualizacja CS2, w której Valve wprowadza naprawdę sporo zmian. Na liście są między innymi zmniejszenie ceny M4A4, granatów zapalających czy zmiany na Vertigo. I powiem Wam szczerze, ja już sobie zagrałem jeden meczyk, coś tam sobie po popykałem. Zmieniło się mega dużo. I w ogóle przepraszam za mój głos i tam, że bo jestem trochę chory, i w ogóle, więc mogę trochę inni, inaczej brzmieć i mogę zakaszlnąć. Albo podciągnąć nosem, ale za to no przepraszam. Wiecie jak to jest moi drodzy. <laughs> o Boże, dobra. Jak widzicie, dziś wieczorem pojawiła się pierwsza aktualizacja. Od dłuższego czasu, ok? Według mnie, tak ja Wam powiem, teraz jak sobie tak przejrzałem to aktualizacja według mnie na minus. Ale to zaraz, później Wam powiem dlaczego. Wysokość słupu ognia zarówno dla Grantu Turmoto jak i Gran Turmoto zmniejsza się teraz z czasem. To jest, to jest całkiem ciekawe. No, w sumie ok. Zmniejszono nagrodę dla drużyn terrorystów po podłożeniu po i rozbrojeniu bomby, bomby z, sześciu, z 800 do, oś, do 600 dolarów, aby zmniejszyć wpływ pierwszej runy na kolejne rundy. To jest ciekawe, ale wiecie co? Mi się ciekawie grało to tak jak teraz było. Zobaczymy, jak teraz będzie. Czy będzie jakaś duża różnica? Jeśli będzie wyrówna, wy, bardziej wyrównane, to po pistoletówce z jednej strony ok, z drugiej trochę gorzej, e, ale wydaje mi się, że. Pozwoli to utrzymać taki większy, yy, znaczy mniej, mniejszy sposób po stronie tej, która wygra pistoletówkę. Chyba wiecie, teraz na przykład, jeśli wam się uda wygrać pistoletówkę po setę i po podłożeniu bomby terroryści zagrają się, tak, jak już to ktoś zagra na przykład z Galilem, z Kevem i w ogóle to to będzie już masakra, moi drodzy, naprawdę. To już taki będzie poziom, gdzie, gdzie będzie taka walka wyrównana po wygraniu pistoletówki przez Cetę, gdzie już teraz była bardzo wyrównana. Ciekawe, ciekawe że, że takie coś się zrobili. Teraz tak, cena M4A4 z 3100 na 3000 dolarów. Dla mnie ok. Ja jestem fanatykiem M4A4, uwielbiam tę broń i mi się lepiej gra właśnie bez tłumika niż tą m 4 s znaczy Silence, czegoś tak ona się nazywa z tłumikiem. Yy, I w sumie to tyle, bo po, powinni wyrównać te ceny według mnie, bo tam tamta kosztuje 2900, więc ta według mnie też, no ale ok. Te 100 dolarów może być też i tutaj już lepiej dla CT. Drobne poprawki to tam pierwsza osobowa, to jest mało ważne. Jakieś yy, tutaj jest zmiany w konsoli. Nie w wyposażenia, dostosowano obróbkę wizualną eksplozji płomieni granatu zapalającego. skrócony czas trwania, zmniejszony obszar objęty rozprzestrzeniającymi się płomieniami obniżącymi z 600 do 500 dolarów. Czyli CT ma znowu lepiej, bo 100 dolarów mniej będą płacić za zapalającego. Ciekawostka jeszcze taka jedna, że możecie po prostu wejść w ogień i jest pokazane tak, jakbyście się palili, nawet jak już wyjdziecie z tego ognia. Dla mnie rzecz. Mało potrzebna i mało ważna, tylko psuje rozgrywkę, no bo wiecie, wychodzicie z tego ognia, palicie się jeszcze i mogą być jakieś bugi, czy możecie być wtedy mniej zauważalni i w ogóle. Jestem ciekawy, czy, czy usunęli te obaga z tym smokiem i mołtowem Wydaje mi się, że pewnie tego nie zmienili jeszcze. ok Kolejna ciekawostka, czyli wynajem skinów. Skrzynia kilowat, za pomocą klucza, jeśli sobie otworzycie, to możecie, to możecie po prostu... To możecie po prostu, moi drodzy, wypożyczyć sobie yy, na tydzień po otworzeniu, czyli tracicie skrzynkę oraz klucz, ale dostajecie na tydzień wszystkie skiny oprócz kosy. Do czego to ma służyć, to ja nie wiem. Może ma zachęcić ludzi do otwierania skrzynek? Możliwe. Na pewno niektóre skiny spadną z ceny, no bo wiecie, jednak jak ktoś będzie miał takie coś, to się to pogra jakiś czas i później sobie Dobra, on nie kupuje, bo tutaj będzie miał na tydzień. Możliwe? Takie coś jest możliwe. No i tak to właśnie wygląda. I jak wiem, że nie możemy modykować. Aha, no i nie można naklejać żadnych naklejek ani plakietek, nie można handlować. Pewnie nawet w, w Equipunku się nie pojawiają te skiny. No i wiecie, no po prostu macie na tydzień i tyle. I sygracie tym. No czy to jest warte? No, no, nie, no nie wiem, zależy od was. Mm, co tu jeszcze się zmieniło? Kurczaki mają kilka nowych animacji, zarąbiście, chodzić po wzgórzach mogą kurczaki, skręcić w prawo podczas chodzenia. Uwielbiamy kurczaki, dobrze, że Valve aktualizuje takie rzeczy. Następna rzecz. <coughs> Vertigo, największe zmiany. Dodano pomoc przy site A, łączący z tyłem A, już wam pokazuję o co chodzi dokładnie. O. To jest tutaj, moi drodzy. Jak widzicie, w tym miejscu można przejść za małysza, znaczy tam od CT, tędy, i aż tutaj można przejść. Ciekawe co je. nie spodziewaliście się? Ja również nie. Usunięto złączy pomiędzy tyłem A i windami. Otwarto przejść pomiędzy windami i rusztowaniem. Nieco zmieniono rozmiar A. Lekko poprawione czasy odradzają się. Zmieniono układ Wingmana. No, ale to to jest mało ważne. Tu ogólnie, tu macie jeszcze te, te jedno zdjęcie, jak widzicie, tu macie ten, i tu w tym miejscu te drzwi są już zamknięte, więc tam przechodzicie sobie tylko tak, i tu macie tylko możliwość takiego przejścia, i tam macie dalej. Ogólnie trochę powiększyli tę mapę, patrząc tak właśnie z tej perspektywy, ale ja słyszałem, że tu kiedyś było, było też takie przejście, więc wychodzi na to samo, jak było kiedyś. Ja ogólnie w CS-gram. 8 lat, ale nie pamiętam. Wydaje mi się, że wtedy było takie stare, stare Vertigo. I nie pamiętam w ogóle tego, bo to, to, by, to są stare dzieje, moi drodzy, naprawdę. Czy to jeszcze ciekawego takiego wprowadzili? Wydaje mi się, że nie. Tu macie ogólnie palaki pokazane, jakby kogoś to interesowało. Działa to czy nie? Halo? Nie, nie chcę odpowiedzi patrzeć. Powtórz. O, jak widzicie, jest chujowa jakoś. Dobra. Tu macie taki bardziej zielony ogień, tu macie taki bardziej czerwony. Tu macie zapalający, szybciej się gasi, a mało to zostaje na dłużej. I z takich rzeczy ciekawszych, no to, to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym update'cie, bo według mnie no jest to takie na pierwszy rzut oka słabe to wszystko, ale no szczególnie te skiny, te wypożyczanie, bo jak ktoś ma skiny, no to wiecie. Traci kasę. Widziałem, że już spadają te niektóre skiny z tej nowej skrzynki. I jestem ciekawy, czy te wypożyczanie będzie dostępne tylko dla nowych skrzynek. Dla nowych skrzynek, ok, i na przykład na miesiąc, to była fajna opcja, bo nie niszczyłaby w taki sposób rynku. Ale wiecie, no zależy od Wal. Wszystko. Mam na... Oj, przepraszam. Mam nadzieję, że nie zepsują tej gry, bo każdy kocha CSa. Ogólnie możecie sobie jeszcze chyba chować te bronie, tylko nie wiem, gdzie, jakoś tak widziałem taki komentarz. I tak, to powiem wam, żeby nie wprowadzali tych, tych możliwości, tego wszystkiego w jakichś innych strzykach, bo będzie straszna lipa już, moi drodzy. No i z tym buffem ogólnie przykre, że nie można już kupować ani sprzedawać. I niektórzy stracili buff balance, znaczy stracili. Tam jest jakiś, tam jest chyba jakaś tam rzecz jest z tym związana, ale nie wiem, czy można w ogóle kupować jeszcze przez ten buff balance, czy sprzedawać. napiszcie w komentarzach, jak, 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 jak wy to tam widzicie. No i tu ogólnie jakieś hat, błędy, kurczaki, interfejs, demo, mapy jakieś inne. Miraż? Aha, okej, okay, fajnie. No i ogólnie to, to tyle, moi drodzy. Więc w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, moi drodzy. Podajcie na kicksen.pl, bo są tutaj piękne buty do kupienia w super genialnych cenach. Jest konkurs na Instagramie, ale to już sami sprawdźcie. Ja Was po prostu zapraszam na KickSend. I co, moi drodzy? Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się... Znaczy, miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się i do następnych materiałów. I to w sumie na tyle by było, moi drodzy. I dajcie znać, co sądzicie o tym update'cie najnowszym. I o, I o buffie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych materiałów. No ra.